whenever you have a very stressful thing happens. Kiedykolwiek pojawia się w waszym życiu jakiś silny stres, you know what is freedom? To wiecie, w jaki sposób możemy uzyskać wolność? To be able to receive the freedom. W jaki sposób możemy być zdolni do przyjęcia tej wolności? You know, first day I told you about my wife. Mówiłem wam o swojej żonie. She left me finally. Ona w końcu zostawiła she was mnie. Living with another man. Żyła z drugim mężczyzną in Korea. W Korei. And I was angry. I ja byłem bardzo zły z tego I powodu. I was resentful. Byłem, nie mogłem jej zaakceptować. You know, I understand the feeling so much. I rozumiałem dobrze to at uczucie. That time I was such a strict vegetarian. W tamtym czasie byłem tak ścisłym wegetarianinem. And I had, at the same time I had a severe emotional stress. I w tym samym czasie przeżywałem bardzo ciężki stres emocjonalny. And I came back home i wróciłem do domu późno. All my children is upstairs sleeping. Wszystkie moje dzieci spały na górze. And I went up to my children's bedrooms. I udałem się do pokoju, w którym spały moje I'm dzieci. Checking them around. I chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. And I give them kiss. I pocałowałem je. They don't know that I'm kissing them. One nie wiedziały, że ja je całowałem. But you know what I feel with my lips. Ale wiecie, co poczułem moimi ustami? As I kissed them. Gdy je całowałem? On the cheek. W policzek. Guess what I'm feeling? Wiecie, co poczułem? Their tears. Ich łzy. Mother is gone. Mamy nie ma. And as I feel the tears on my lips, i gdy poczułem łzy, it just tears my heart apart. To rozrywało moje serce. I come downstairs. Wróciłem na dół. And I cry. I płakałem. Oh, it is anger. Złość. And it's a sadness. Smutek. What a stress. Co za stres. And I know I'm making lots of oxygen free radicals. I wiedziałem, że w moim organizmie pojawia się duża ilość wolnych rodników. Then I pray to God. I wtedy modliłem się do Boga. God help me not to hate. Boże, pomóż mi, abym nie odczuwał nienawiści. Not to hate my wife. Abym nie czuł nienawiści do mojej żony. Because hating, the hatred is killing me. Dlatego, że ta nienawiść mnie zabija. And then after my prayer is done. I gdy pomodliłem się. I sit down on usiadłem the couch. Na kanapie. And nothing to do. I nie wiedziałem, co mam I robić. Pray again. Znów się modliłem. And nothing to do. I nic się nie działo. Then suddenly, wtedy nagle I had a powerful urge to go to refrigerator. Odczułem taką silną potrzebę, aby zbliżyć się do lodówki. I opened the refrigerator. Otworzyłem lodówkę. I'm eating. I jadłem. You know, the most thing I used to eat was a thing called the dates. I najbardziej lubiłem jeść wtedy daktyle. There is something very sweet, one są bardzo słodkie, daktyle. Yeah. Mhm. I ja jadłem je szybko. And now I understand. I wtedy rozumiałem. Why those young girls, lonely young girls under the stress are eating so much? Dlaczego te młode dziewczyny, które przeżywają silne stresy, tak dużo jedzą? I know I have to stop. Wiedziałem, że muszę się powstrzymać. I come back to the couch. Wróciłem na kanapę. And I go back to refrigerator. I znowu poszedłem do lodówki i znowu jadłem. Then I take whole thing out. Wyciągnąłem wszystko. Sitting on the couch. Usiadłem na kanapie. I eat. I dalej je jadłem. And I eat. I znów jadłem. Then my stomach is so full. A mój żołądek był już tak pełen, I could not sleep. Że nie mogłem potem spać. Then I have to throw up. Musiałem to wszystko oddać. So many young people have that problem today. Tak wiele młodych osób ma tego typu problemy dzisiaj. It was because of my anger. To było z powodu mojej złości. And I know that I cannot get out of it myself. Ja wiedziałem, że sam nie będę w stanie uwolnić się od tego. I prayed. Modliłem się. And I prayed, God help me. Boże, pomóż mi. I was getting thinner and thinner. I tyłem coraz bardziej. Przepraszam, chudłem. I was getting weaker and weaker. Byłem coraz słabszy. I said, oh God, help me. I prosiłem, Boże, pomóż Set mi. Me free from this. Uwolnij mnie od tego. But what was the main cause for that? Ale co było głównym tego powodem? Anger. Złość. Anger toward my wife. Złość z powodu mojej żony. After my prayer. I po mojej modlitwie, couple of weeks later, kilka tygodni później, my wife came back. Moja żona wróciła. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? I'm going to attend your seminar.
Mam zamiar uczestniczyć w twoich wykładach. I bluntly said, very coldly, okay, wtedy ja powiedziałem tak chłodno, dobrze, you can listen to my lecture. Możesz uczestniczyć. So she attended. Więc ona uczestniczyła w tych wykładach. But whenever I look at her, ale kiedykolwiek na nią spojrzałem, I feel angry. Czułem znów przypływ złości. And she had a apartment outside my home. A ona mieszkała nie w naszym domu, ale gdzieś obok. My house, i czasami odwiedzała nasz dom, to see my children, aby zobaczyć się z dziećmi. Whenever I come back home, ale kiedykolwiek wracałem do domu, I see her car i widziałem garage, jej samochód w swoim garażu. Then looking at her car, i patrząc tylko na jej samochód, burns me up. Znów coś się we mnie działo, gotowało się we mnie. My children want mother. Moje dzieci potrzebowały my mamy. Children are happy to see mother again. Moje dzieci były szczęśliwe, że znów mogły ją widzieć. I know how happy time they are having. My children are having with my wife. I wiedziałem, że one były bardzo szczęśliwe, gdy przebywały z matką. But outside the door, ale na zewnątrz. I'm burning. Na zewnątrz we mnie się gotowało. But I did not want to hurt my children's feeling. Ale nie chciałem urazić uczuć moich dzieci. If I enter into my house with angry face, i pomyślałem, że kiedy wejdę do domu z taką złością na twarzy, you know how my children is going to feel. To wiecie, co będą odczuwać, odczuwałyby moje dzieci. So I sat in the car. Tak więc siedziałem w samochodzie i modliłem się. Oh God, Boże, help me to be able to smile. Pomóż mi, abym był zdolny do tego, by się uśmiechać. You did that before. Ty uczyniłeś to już wcześniej. Because you put me a smile on my face before. To ty dałeś mi uśmiech na twarzy. When I was angry to my wife. Kiedy byłem zły na moją żonę. Please do it this time again. Proszę, zrób to jeszcze raz. Then I step into the house. I wtedy wszedłem do domu. Then I see my children are happy with my wife. I widziałem, że moje dzieci były szczęśliwe ze swoją matką. Then I step in. Więc wszedłem. I say, dzień dobry. I powiedziałem, good morning. Then I quickly run upstairs. I szybko pobiegłem na górę. The upstairs I'm angry. A na górze znów dałem wyraz swojej złości. See, that kind of life I used to live. Takim życiem żyłem. And I was getting weaker. I słabłem coraz bardziej. Then my wife says, wtedy moja żona powiedziała, after attending my lecture series, gdy uczestniczyła w moich wykładach, you know what she says? Wiecie, co powiedziała? She wants to come back. Ona powiedziała, że chce wrócić. After 5 years. Po 5 latach. It was so shocking. Byłem w szoku. I could not accept her. Nie mogłem jej zaakceptować. To me, she was kind of dirty. Dla mnie ona była czymś w rodzaju obrzydliwej osoby. Ona przecież spała przez tyle lat z innym mężczyzną. Nie chciałem mieć z nią nic wspólnego. Ale moje dzieci były takie szczęśliwe. Dla moich dzieci one potrzebowały matki. Dla mnie ja nie potrzebowałem jej więcej. It was a big problem. To był wielki problem. If I accept her back, gdybym ją zaakceptował z powrotem, and I hate her, a przecież nienawidziłem ją, my children love her, moje dzieci ją kochają, what is she going to do? Jak ona będzie żyć z tym wszystkim? She will see my angry face all the time. Przecież ona będzie widzieć moją złość can cały czas. Any woman can stand that? Czy jakakolwiek kobieta mogłaby to she znieść? Will leave again. Ona znów odeszłaby. If she leave again, a jeśli odejdzie, my children will be traumatized again. Moje dzieci znów odczują coś w rodzaju tortury. I didn't know what to do. Nie wiedziałem, co mam robić. What can you do? Co wy byście zrobili? You know, the only thing I found to do was going back to God. Więc zrozumiałem, że tylko do Boga mogę się z tym udać. One night she brought me the divorce paper. Któregoś razu przyniesiono dokumenty rozwodowe. Yeah, she showed that divorce paper. Ona pokazała mi te dokumenty rozwodowe. Everything was ready. Wszystko było gotowe. If I sign, jeśli podpiszę, that's it. To będzie już po wszystkim. You know what she said to me? Wiecie, co ona mi powiedziała? If you don't accept me, jeśli mnie nie zaakceptujesz, you're gonna have to sign this paper. Będziesz musiał podpisać ten I dokument. Be free. Ja nie chcę być wolna.
But I wish you accept me back. Ale chciałabym, żebyś mnie zaakceptował znowu. I couldn't. Ale ja nie mogłem. So I said, więc powiedziałem, wait. Zaczekaj. Let me go into the room and pray. Pozwól, że pójdę do pokoju i pomodlę się. So I knelt down, I prayed to God. Klęknąłem i modliłem się. Oh God, o Boże, do something. Zrób coś. My children need mother. Moje dzieci potrzebują matki. I need to accept her back. Ja muszę ją zaakceptować. And I know you want me to accept her back. I ty tylko możesz sprawić, że ja będę do tego zdolny. But I cannot love her. Ty tego chcesz, ale ja nie jestem w stanie ją kochać. You can put love into my heart. Ty możesz wlać tę miłość do mojego serca. Please make me be able to love her back. Proszę, again. Spraw, abym znów mógł ją kochać. You know how much I used to love her before. Wiecie, jak bardzo ją kiedyś kochałem. So please, proszę, help me. Pomóż mi. And I went out. I wyszedłem z tego pokoju. And she was waiting. A ona czekała. And I said, God, i powiedziałem, Boże, hurry up. Pośpiesz się. And there's no answer. Ale nie było odpowiedzi. And I waited. I said, czekałem. She says, what is your decision? Ona mówi, no to na co się zdecydowałeś? I said, I don't know. Ja powiedziałem, wait, nie wait. Wiem, nie wiem, zaczekaj chwilę. I said, God, hurry up, please. Boże, szybciej. Still no answer. I nadal nie było żadnej odpowiedzi. So I said to my wife, więc powiedziałem do żony, let me go back to the room. Pozwól, że jeszcze raz pójdę do pokoju. I need to pray again. Muszę się znów pomodlić. So I really cried out. I naprawdę wtedy modliłem się. How come you're quiet? Ja nie mogłem tego znieść. Zrób coś, jak możesz cały czas zwlekać? You want me to divorce? Chcesz, żebym się rozwiódł? It's going to be terrible for my children. Przecież to będzie coś strasznego dla moich dzieci. Please help me to be able to. Proszę, pomóż mi. Put love in, back into my heart. Wlej miłość z powrotem do mojego serca. So if you don't answer me within 10 minutes, bo jeśli nie odpowiesz mi w ciągu 10 minut, I'm going to sign the paper. To ja będę musiał podpisać ten dokument. I threatened him, you know. Zastraszałem Boga w ten sposób. And came out. I wyszedłem. And my wife says, what's your decision? I moja żona zapytała, to jaka jest twoja decyzja? I said, wait. A powiedziałem, zaczekaj. 10 minutes passed. Powiedz mi, że to przeminęło. It was 15 minutes. To było 15 minut. We were very quiet. Byliśmy bardzo cicho. So it was 15 minutes. To było 15 minut. I said 10 minutes to God. Powiedziałem Bogu 10 minut. Even after 10 minutes, ale nawet po 10 minutach he didn't answer. On nie odpowiedział. And my wife says, i moja żona wtedy powiedziała, what are you going to do? Co masz zamiar zrobić? You know what I said? I wiecie, co powiedziałem? I am signing paper. Podpisuję dokument. And when I said, I'm signing, i gdy to powiedziałem, she was shaking. Ona aż wstrząsnęła nią. She got shocked. Była zszokowana. And she thought she was ready for that. I ona myślała, że była przygotowana na tę But chwilę. Apparently she was not ready. Ale ona nie była gotowa. It was too shocking for her. To wywołało zbyt duży wstrząs. It looked like she still loved me. Ona wyglądała tak, jakby nadal mnie kochała. And suddenly she went into prayer. I nagle ona zaczęła się modlić. I have never seen her praying like that. A ja nie widziałem nigdy, żeby ona tak się modliła. And she prayed just in front of my eyes. I ona modliła się przede mną. And then I prayed again. I ja też się modliłem. Oh God, do o Boże, zrób coś. Do something now. W tej chwili musisz coś zrobić. As I opened up my eyes, i gdy otworzyłem oczy, she finished her prayer. Ona skończyła modlitwę. We looked at each other. Spojrzeliśmy na siebie. Oh, how beautiful she was. O, jak piękna ona była. We stood up. Staliśmy wtedy. And we hugged again. I objęliśmy and się. We cried. I płakaliśmy. God put love back into my heart again. Bóg znów wlał miłość into do mojego her heart serca. Again. I do jej serca. Miracle. Cud się wydarzył. You know, this is how you know God. To w ten sposób mamy znać Because Boga. For yourself alone, can never do this. Dlatego, że sami nie jesteśmy w stanie czegoś takiego dokonać.
ale Bóg jest stanie. Objęliśmy się, uściskaliśmy się, byliśmy tacy szczęśliwi. And we got together. I znów związaliśmy się. God put us together. Byliśmy razem dzięki Bogu. My children were so happy. I nasze dzieci były takie szczęśliwe. Oh, what a beautiful thing to experience. To było coś wspaniałego, cudowne this doświadczenie. Kind of thing what God does, you know. To Bóg może czynić coś takiego w God is not there to watch you whether you eat meat or not. Bóg nie jest tam po to, żeby wam mówić, że macie jeść czy nie jeść mięso. You ate hamburger. Ty jadłeś hamburgera. Bad boy, bad girl. O, zły chłopiec, zła That's dziewczynka. Not God. To nie jest Bóg. That's a Satan. To szatan. God never do something like that. Bóg nigdy tak nie postępuje. Only thing God is interested in doing is Bóg jest zainteresowany this kind of wonderful thing. Tylko takimi cudownymi wartościami. You know. And so we got together. Tak więc byliśmy znów And razem. From that point on, i od tamtej pory I finally learned what love is. W końcu zrozumiałem, czym jest prawdziwa miłość. You know the lesson what I learned? Pamiętacie? Ta miłość, którą wydawało mi się, że darzyłem moją żonę, nie była prawdziwą miłością. It was my desire. To było moje pragnienie. A gdy moje pragnienie zniknęło, only thing I had for her was hatred. Pozostała tylko nienawiść. Then God can fill my heart with his love. A gdy Bóg napełnił moje serce Jego miłością, Then my wife began to read the Bible. Wtedy moja żona zaczęła czytać Pismo Święte. She was so thankful for my acceptance. Była tak wdzięczna, że ją zaakceptowałem. Unconditional acceptance. Bezwarunkowa akceptacja. I didn't put any condition whatsoever. Nie było tam żadnego warunku. You know what? Experiencing this unconditional acceptance. Gdy doświadczamy takiego bezwarunkowego przyjęcia. She was reading Book of Romans. Ona czytała List do Rzymian And she says, This is i powiedziała, to jest to, to jest wspaniałe. She could actually experience the Book of Romans. Mogła doświadczyć, zrozumieć List do Rzymian. Then my mother and father-in-law in Korea called us. Wtedy moja mama i ojciec z Korei zadzwonili do nas. They want to talk to her daughter, their daughter. A to była ich córka, więc oni chcieli z nią porozmawiać. According to the Korean moral standard, według koreańskich standardów moralnych taka córka, taka kobieta nigdy nie powinna być ponownie przyjęta. Woman like that should be condemned. Taka kobieta powinna być potępiona. That was moral standard of the Korea. Tak wyglądały moralne standardy Korei. That was her parents were thinking. To jej rodzice w ten sposób myśleli. So, When they called, więc gdy zadzwonili, you know what I told them? Wiecie, co im powiedziałem? We are husband and wife again. My znów jesteśmy mężem i żoną. They couldn't believe what they're hearing. A oni nie mogli zrozumieć, nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. They thought I was crazy. Myśleli, że ja oszalałem. Then they wanted to talk to her, their daughter. Więc chcieli rozmawiać ze swoją córką. She cried. I ona płakała. Oh, mother, oh, father, Mamo, ojcze, I'm so happy. Jestem taka szczęśliwa. Jestem z powrotem. And they could not believe that. Ale oni nie mogli w to uwierzyć. They said, "We are coming to check on you." Powiedzieli, my mamy zamiar przyjechać i sprawdzić. So they got on the plane. Więc wsiedli do samolotu. They came to a house. I przyjechali do nas. They saw. I zobaczyli. How happy we are. Jak szczęśliwi It's byliśmy. Unbelievable. I nie mogli uwierzyć. And I became a different husband. Ja stałem się innym mężem. You know, Jesus is a servant, you know that? Czy wiecie, że Jezus jest naszym sługą? Jesus is a servant who washes our feet, our dirty feet. Jezus jest tym sługą, który umywa nasze brudne stopy. I wanted to become real husband like a Jesus. Chciałem być takim mężem, jakim był Jezus. You know how Korean husband is. Wiecie, jacy są koreańscy Korean mężowie. Husband is a king. Koreański mąż to król. Your wife is your servant. A twoja żona jest sługą. Korean husband don't do anything at home. Koreański mąż niczego nie robi w domu. We work hard outside and make money. My ciężko pracujemy na zewnątrz i zarabiamy pieniądze. Przynosimy pieniądze do domu i my jesteśmy królami w domu. Does everything. Żona musi wszystko we never robić. Cleaned house. My mamy czysty dom. We never take garbage out. Nigdy nie wynosimy śmieci. We don't wash dishes, you know. Nie myjemy naczyń. If Korean husband get into the kitchen,
Gdy koreański mąż udaje się do kuchni, then it is a disgrace to the men. To on zniesławia mężczyzn. How is it in Poland? Sometimes the same. Czasami tak samo. So, but I want to be husband like Jesus. Tak więc ja chciałem być w końcu mężem na wzór Jezusa. My in-laws saw me washing dishes. I moja żona widziała, jak ja zmywałem naczynia. Accepting back their daughter is already very shocking. Już sam fakt, że zaakceptowałem córkę tych teściów, było dla nich szokiem. But they saw their son-in-law has changed. Ale oni teraz zauważyli, że ich zięć był zmieniony, zmywał nawet naczynia. For the first time. Po raz pierwszy. They witnessed. Go on. Their son-in-law is washing dishes. Zauważyli, że ich zięć zmywał naczynia. They're so touched. I byli tacy poruszeni, and they came to me, że podeszli do mnie. Son, synu, how can you do this? Jak ty możesz robić coś takiego? You know what I said? Wiecie, co powiedziałem? My Jesus, mój Jezus, my God, mój Bóg. They were Buddhist. Oni byli buddystami. You know what they say? I wiecie, co powiedzieli? I like your God. Nam podoba się Twój Bóg. You know what they decided? I wiecie, o czym zdecydowali? Teach me Bible. Ucz nas z Pisma Świętego. Teach me the word of God. Nauczaj nas Słowa Bożego. So we got together. Spotykaliśmy się we razem. Had some Bible study. I przeprowadziliśmy takie studium biblijne. After 2 months, i po 2 miesiącach they're baptized into Adventist Church. Przyjęli chrzest i zostali adwentystami dnia siódmego. Amen. See? That's victory. To jest zwycięstwo. That's freedom. To jest wolność. In this freedom. I w tej wolności. You eat freely. Możecie jeść. You eat healthy. Możecie spożywać te pokarmy, które są zdrowe. In this greatness of God. W tej wspaniałości Bożej. I want to follow what God want me to eat. Ja chcę postępować zgodnie z wolą Bożą odnośnie odżywiania się. I want to follow him. Chcę postępować zgodnie z Jego wolą. Because he saved me out of that misery, dlatego, of anger and hatred. On wyrwał mnie z tej niewoli, nienawiści, złości. From that point on, od tamtej pory, my eating habit, moje nawyki żywieniowe, I did not have to go to refrigerator again. Zmieniły się i nie muszę już chodzić do lodówki. I was happy with byłem God. Szczęśliwy z Bogiem. My heart was full of happiness. Moje serce było pełne szczęścia. And my stomach was full of happiness. Mój with żołądek God. Też był bardzo, żołądek był bardzo szczęśliwy. I did not have to eat the dates again. Nie musiałem już jeść tyle daktyli. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen.